W ramach Nocy Muzeów zawsze prezentujemy jakieś dodatkowe atrakcje dla zwiedzających. W tym roku wykorzystujemy nasz nowy eksponat. Szybowiec Pirat, który trafił do zbiorów muzeum w ubiegłym roku. Prezentujemy historię, która jest związana z tym szybowcem i ze śmigłowcem SM-1, który również jest naszym eksponatem już od wielu lat, ale niedawno został wyremontowany. Oba te statki powietrzne razem brały udział w próbach holowania szybowca przez śmigłowiec w 1966 roku i my tą historię tutaj przypominamy i częściowo rekonstruujemy. Oczywiście jest to taka rekonstrukcja statyczna, ponieważ obydwa już nie nadają się do lotu, ale jest to takie przypomnienie tych dość mało znanych prób, jakie były w Polsce prowadzone ponad 50 lat temu. Śmigłowiec ten był wykorzystywany do holowania szybowców, co się dzisiaj w ogóle nie zdarza. Dzisiaj są 3-4 metody holowania szybowców. Pierwszy to jest start za wyciągarką, czyli holowanie liny przez silnik na lotnisku. Drugie to jest holowanie za samolotem. W Polsce wykorzystuje się najczęściej samolot Wilga. A trzeci to jest start z lin gumowych i czwarta metoda to jest start grawitacyjny. Względem współczesności jest to śmigłowiec teoretycznie przestarzały, napędzany jest jeszcze silnikiem gwiazdowym, tłokowym, chociaż dzisiaj w śmigłowcach, na przykład w Robinsonach, używa się silników tłokowych, ale rzędowych. Śmigłowiec jest jeszcze nazywany kręciołkiem, ponieważ ma trymery ręczne, takie kółeczko do trymowania śmigłowcem. Steruje się nim tak jak zwykłym klasycznym śmigłowcem, czyli skokiem łopat śmigła głównego, dźwignią skoku i mocy, orczykiem, czyli sterowaniem, wychyleniem łopat śmigła ogonowego oraz drążkiem sterowym, czyli pochyleniem śmigłowca do przodu, do tyłu, co powoduje lot do przodu, do tyłu bądź na boki. Maj 2021 roku to ten moment, kiedy udostępniamy zwiedzającym nasz nowy produkt, to strasznie brzmi, ale to się tak nazywa, produkt kulturowy w ramach przemysłu czasu wolnego. Wielki projekt ekspozycyjny pod nazwą Skrzydła i ludzie XX wieku. Opowiadamy o trudnym wieku dwóch wojen światowych. Zaczynamy od Wielkiej Wojny lat 14-18. Tą ekspozycję nasi drodzy telewidzowie już zapewne znają. Jest od 2014 roku jej kontynuacją. Są Skrzydła i ludzie XX wieku. Opowieść o lotnictwie od lat 30. do właściwie połowy lat 60. tego najciekawszego okresu naznaczonego złotolotnictwa lat 30. wielką dominantą nazizmu i komunizmu, II wojną światową, a potem trudnymi czasami epoki zimnej wojny, kiedy lotnictwo było jednym z elementów współzawodnictwa Wschodu i Zachodu. My postaramy się tą historię opowiedzieć z perspektywy naszych inżynierów, naszych lotników, naszych pilotów, a przede wszystkim z perspektywy zwykłego człowieka, bez którego samolot byłby tylko martwą maszyną. Jest paradoksem, że budowa huty Lenina miała jakby taką samą genezę jak geneza II Rzeczpospolitej. Obie zaczęły się na oleandrach. Stąd w 1914 roku wyszła kadrówka, a w 1949 tutaj w budynku schroniska młodzieżowego mieściła się pierwsza dyrekcja Biura Studiów i Projektów Hutniczych Bibrostalu, czyli tej instytucji, która projektowała kombinat imieniem Lenina. Plany kombinatu przyszły z Rosji. To były projekty rosyjskie, stąd do Krakowa przyjechała dość znaczna delegacja techników, inżynierów. Pierwotnie mieszkali oni właśnie tutaj w schronisku na oleandrach, a potem, kiedy powstawała już huta, mieszkali na terenie nowej huty, przede wszystkim w domu młodego robotnika. Gdy postanowiono, że w nowej hucie powstanie kombinat metalurgiczny, zapadła też decyzja o rozbudowie Akademii Górniczej. Do tego czasu miała ona tylko wydział hutniczy, a w 1949 roku przemianowano ją na Akademię Górniczo-Hutniczą. Właśnie tutaj, od ulicy Czarnowiejskiej, wybudowano okazały gmach, który powstał tutaj w latach 1952-53, Wydziału Metalurgicznego.
jest on doskonałym przykładem architektury socrealistycznej z tak piękną dekoracją fasad, że właściwie w Nowej Hucie nie jesteśmy w stanie znaleźć nic porównywalnego. Wysoki budynek za moimi plecami to nowy gmach Piprostalu. W ramach rozbudowy huty biuro projektowe też musiało się zwiększyć. Pierwotnie chciano je zlokalizować na Rondzie Mogilskim, tam gdzie teraz stoi budynek NOT, ale zdecydowano się zostawić go na Krowodrzy. I w latach 1959-67 blisko ulicy Królewskiej, wtedy 18 stycznia, wybudowano najwyższy budynek w Krakowie, właśnie gmach Piprostalu.